Cześć moi drodzy, jak wiecie, awaria Robloxa dalej trwa, nie zostało to jeszcze do końca naprawione. Ja na przykład, zobaczcie, mam ten ekranik i nie mogę wejść cały czas do jakiegokolwiek trybu gry w Robloxie. Natomiast pytanie moje jest takie, czy za tym całą awarią nie stoi czasem Tubers 93, czyli jeden z obecnie najpopularniejszych hakerów w Robloxie. Kim jest Tubers 93? Pokażę wam między innymi jego zdjęcia, podobizny. Jak widzicie, to jest jedna z obrazków, które użył do zhakowania MIP City. Tuber 93 wygląda w ten sposób i on, słuchajcie, działa już nawet od roku 2018, gdzie hakował takie gry jak Jailbreak, już nieco później MIP City oraz nawet Arsenal. Dużo właśnie wersji MIP City zostało zhakowanych przez tego pana i nawet w tym roku niedawno, właśnie kiedy Creekcraft grał w tryb MIP City z Parties, też dokonał ataku właśnie na ten tryb. Jest bardzo niebezpieczny, obecnie bardzo prężnie działa i jest trudny do wykrycia. Więc moje pytanie teraz brzmi, czy czasem właśnie on nie stoi za tymi wszystkimi awariami? Ta awaria rozpoczęła się od dnia wczorajszego, późnym wieczorem. W sobotę mieliśmy pierwszą awarię, która została prawdopodobnie naprawiona, natomiast z tego co widzę, przeciąga się ona aż do dzisiaj. Kolejna awaria nastąpiła i jak widzicie, ta wcześniejsza awaria z wczoraj, ona dotknęła większości rzeczy, słuchajcie, większości rzeczy, strony, mobilnej aplikacji, Xbox i tak dalej, studia i tak dalej, wszystkiego praktycznie. Więc zobaczymy, ale ciekawe, czy właśnie ta postać nie stoi za tym. Naprawdę ten haker jest bardzo trudny do wykrycia. Roblox nie może sobie z nim poradzić. To jest dopiero ciekawe. Co ciekawe, jeszcze jedną dam wam taką ciekawostkę. Ta osoba potrafiła włamać się na oficjalne konto Robloxa na Robloxie i dodać swoje koszulki, żeby sprzedawać je jako Roblox. Rozumiecie? Normalnie nie wiem, co powiedzieć teraz. To jest gościu, który jest bardzo trudny do wychwycenia. Dostał bana, ale i tak powrócił. Więc dajcie znać, co o tym myślicie.